Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Mateusz Klich zakażony koronawirusem. Robert Lewandowski deklasuje rywali w klasyfikacji Złotego Buta. David Alaba odrzucił oferty dwóch gigantów. Jego transfer do Realu Madryt jest nieunikniony. Gareth Bale zadecydował o swojej przyszłości. Oraz nietypowa lista Juventusu, na której nie znaleźli się Cristiano Ronaldo i Wojciech Szczęsny. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Zostawcie także łapkę w górę, aby ten materiał dotarł do jak największego grona osób. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejsze newsy. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Już dzisiaj reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz pod sterami nowego selekcjonera, ale również pierwszy mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze. Dzisiaj biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z naszymi południowymi przyjaciółmi, a mianowicie Węgrami. Nasza kadra jest na pewno silniejsza, a niemal na każdej pozycji mamy zawodnika z niemałym doświadczeniem na europejskich boiskach. Niestety w marcowych spotkaniach najprawdopodobniej nie zobaczymy Mateusza Klicha. Jak się okazało, u polskiego pomocnika wykryto znanego wszystkim wirusa, którego nazwy nie mogę przeczytać ze względu na surowe zasady YouTube'a. Jest to na pewno niemały cios dla Paulo Souzy, ponieważ 30-latek jest obecnie w życiowej formie. Na chwilę obecną ma on już rozegrane przeszło 2000 minut na murawach Premier League, co jest istnieje świetnym wynikiem. Niestety teraz zapewne będzie musiał przejść 10-dniową kwarantannę. Teoretycznie jest szansa na jego występ na Wembley w środę 31 marca, ale mało realne obecnie wydaje się, że 30-latek wyszedłby na boisko. Tym bardziej, że mecz gramy na wyjeździe. Miejmy nadzieję, że jednak jakimś cudem go zobaczymy, ponieważ oprócz Jana Bednarka nikt nie ma takiego doświadczenia w grze z Anglikami. Warto tutaj również nadkreślić, że aby do jego występu doszło, Mateusz musi przede wszystkim się czuć dobrze, bo sami dobrze wiecie, jak inni nasi polscy zawodnicy długo dochodzili do formy przed swoimi zachorowaniami. Mam tutaj na myśli m.in. Piotra Zielińskiego. Na pewno nie jeden z was czeka z utęsknieniem na letnie okienko transferowe. Po dość nudnych ostatnich dwóch oknach istnieje duża szansa, że latem zobaczymy ciekawe ruchy, a nawet na pewno takie zobaczymy. Z końcem tego sezonu kontrakty wygasają takim zawodnikom jak Sergio Ramos, Sergio Aguero, Leo Messi czy David Alaba. I my dzisiaj skupimy się na tym ostatnim. Alaba już ponad miesiąc temu oficjalnie ogłosił, że po dekadzie gry dla Bayernu Monachium będzie on chciał spróbować swoich sił w innych barwach. Zainteresowanie jest niemałe, ponieważ Austriakiem interesują się największe europejskie kluby, w tym Paris Saint-Germain czy Chelsea. Pewne jest jednak, że tam nie trafi. Dlaczego, spytacie? Jak podaje Sky Sport, Alaba dostał już ofertę od wspomnianych drużyn i obie odrzucił. Media głośno piszą o jego przenosinach do Realu Madryt i coraz więcej wskazuje na to, że właśnie ten kierunek wybierze 29-latek. Jeśli po tym sezonie Santiago Bernabeu opuści ich legenda Sergio Ramos, to klub będzie musiał znaleźć dla niego godnego następcę. David wydaje się o tyle dobrą opcją, że jest bardzo wszechstronnym piłkarzem. W Bayernie najczęściej występował na lewej obronie i środku obrony, a w reprezentacji Austrii występuje jako lewy pomocnik. Dla Realu może być to więc MVP drużyny, bowiem po odejściu Sergio Ramosa zespół będzie potrzebował nowego lidera. Piszcie w komentarzach, czy Alaba wpasowałby się do gry Realu Madryt. Korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do naszej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Do wygrania tym razem jest koszulka waszego ulubionego zespołu, czyli jeżeli zajmiecie tam pierwsze miejsce, wybieracie sobie koszulkę swojej ulubionej drużyny i aplikacja ją wam wysyła. Świetna zabawa, a przy okazji możecie coś wygrać. Drugie, trzecie oraz czwarte miejsce także są nagradzane. Jak dołączyć? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Ostatni temat, który poświęciłem Garethowi Bale'owi, był związany z jego powrotem do formy sprzed lat. Waliczyk w lutym występował jak za czasów początków gry dla Realu Madryt, ale obecnie jego forma nieco opadła. 31-latek spędził w tym sezonie Premier League tylko 550 minut na murawie. Mimo to zdołał zdobyć 5 bramek i 2 asysty. Wynik ten wydaje się bardzo przyzwoity, gdyby nie fakt, że z 12 meczów dwóch zdobył po 2 gole. Dlatego też jego statystyki wyglądają tak, a nie inaczej. Widać, że dla Jose Mourinho Bale nie jest niezbędnikiem, a raczej solidnym zawodnikiem na zastępstwo bądź zamianę. Po obecnym sezonie Bale wróci do Realu Madryt, ponieważ Tottenham nie jest zainteresowany jego wykupieniem. Jego kontrakt z Królewskimi jest ważny jeszcze do połowy 2022 roku, a Gareth ostatnio zdradził nam swoje plany po powrocie do Madrytu. Mój plan zakładał zagranie przez sezon w Tottenhamie, a po Euro powrót do Realu Madryt. I taki jest mój zamiar. Dawno nie czułem się tak dobrze fizycznie jak teraz. Czuję się świeży i gotowy. Kiedy w klubie nie układało się zbyt dobrze, trzeba się od tego odciąć. Teraz zapominam o życiu klubowym i skupię się na reprezentacji Walii. Walia, podobnie jak Polska, zagra na najbliższych mistrzostwach, a w swojej grupie mają takich rywali jak Włochy, Szwajcaria i Turcja.
O awans do fazy pucharowej będzie więc trudno. Przypominam, że na Euro 2016 Walijczycy doszli aż do półfinałów, gdzie odpadli z naszymi pogromcami, czyli reprezentacją Portugalii. W roku 2020 głośno mówiło się o Robercie Lewandowskim i jego grze, która mimo, że od lat jest na wysokim poziomie, to w zeszłym roku weszła na zupełnie nowy poziom. Ten rok nie wygląda wcale pod tym względem gorzej, a jeśli skupimy się głównie na rozgrywkach ligowych, to śmiało można powiedzieć, że radzi sobie jeszcze lepiej. W poprzednim Robert po 34 kolejkach miał na swoim koncie 34 trafienia. Na chwilę obecną po 26 kolejkach ma on już 35 trafień, co jest absurdalną cyfrą. Do końca sezonu zostało jeszcze 8 kolejek, a Polak jest już na wyciągnięcie ręki od pobicia rekordu Gerda Müllera, który w jednym sezonie aż 40 razy zapisywał się na listę strzelców. Ale to nie jedyne osiągnięcie, które niemal zagwarantował sobie Robert Lewandowski. 32-latek jest także liderem w klasyfikacji Złotego Buta. Napastnik Bayernu ze wspomnianym dorobkiem 35 goli ma 70 punktów, czyli o 24 punkty więcej od drugiego i trzeciego Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Obaj mają po 23 bramki, natomiast pod nimi są kolejni piłkarze Bundesligi. Erling Haaland i Andrea Silva mają po 21 trafień, co daje im łącznie po 42 punkty. Warto zaznaczyć, że piłkarze z Ligi Top 5 za każdą bramkę mają po 2 punkty. Ciężko powiedzieć, co musiałoby się stać, aby Robert Lewandowski nie zdobył w tym roku nagrody Złotego Buta. W zeszłym roku ubiegł go od tego Immobile, który z powodu 4 kolejek więcej do rozegrania od Polaka zdołał dobić do bariery 36 trafień. Miejmy nadzieję, że po powrocie ligowych rozgrywek kapitan reprezentacji Polski zgarnie oba wspomniane w tym temacie osiągnięcia. W komentarzach koniecznie napiszcie, czy według Was Lewandowski pobije rekord Gerda Müllera i ile bramek jest w stanie strzelić w tym sezonie. W Juventusie po obecnym sezonie może dojść do niemałych roszad kadrowych. Jak się okazuje, na liście zawodników bezpiecznych od sprzedaży brakuje dwóch kluczowych piłkarzy. Pierwszym jest Cristiano Ronaldo, a drugim Wojciech Szczęsny. Co ciekawe, na tej liście jest tylko 5 nazwisk: Chiesa, Kulusewski, De Ligt, Artur i Danilo. Co do Chiellini'ego czy Buffona, nie ma pewności co do ich przyszłości. Podobno Chiellini po tym sezonie ma zakończyć karierę, a co do Buffona, jeszcze nic nie wiadomo. Wracając jednak do Portugalczyka i Polaka. Mówiłem o tym dość często w swoich materiałach, że Cristiano Ronaldo ma zostać sprzedany po tym sezonie, a Juve wyceniło go na 30 milionów euro. Jak się teraz okazuje, cenę obniżyli do 25 milionów. Co tylko może mówić o tym, że zależy im na jak najszybszym pozbyciu się 36-latka. Co do Wojtka Szczęsnego. Jego kontrakt z klubem jest ważny do końca sezonu 2023, więc gdyby ktoś chciałby go kupić, to musiałby zapłacić minimum 35 milionów euro, czyli tyle, na ile wycenia go Transfermarkt. Jednak w rzeczywistości moglibyśmy mówić nawet o kwotach rzędu 50-60 milionów, ponieważ Szczęsny jest uważany za jednego z 10 najlepszych bramkarzy na świecie. Nie mogę jednak powiedzieć nic więcej, ponieważ nie są nam znane szczegóły. Pewne jest za to, że w przypadku transferu Szczęsnego stara dama miała być ciężko ze znalezieniem godnego następcy. Co ciekawe, bardzo możliwe, że po tym sezonie z posadą trenera pożegna się Andrea Pirlo. Jeśli Juve nie wygra finału Pucharu Włoch z Atalantą i nie wygra mistrzostwa, to jego odejście będzie przesądzone. Piszcie w komentarzach, kogo byście widzieli na miejscu Pirlo i Cristiano Ronaldo w Juventusie. W dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się Was podobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już w kolejnym filmie. Cześć!